Poznaj Kasię. Są rzeczy, których Kasia nie lubi, ale wie, że musi je zrobić. Kasia dba o swój wygląd. Myśli też o swoim zdrowiu. Badam się, więc mam pewność. Bezpłatne badania cytologiczne. Osiemnastego września odbyła się kolejna rozprawa obecnych oraz byłych pracowników Urzędu Miasta Otwocka. Co powiedzą oskarżeni? Przyznają się do winy czy też nie? A może w sprawie pojawią się nowe wątki? Już chwilę po godzinie 10 okazało się, że nie wszyscy oskarżeni są obecni na sali rozpraw. Anna G., posiadająca najwięcej zarzutów, która przy ostatniej rozprawie odmówiła składania wyjaśnień, była nieobecna. W jej imieniu stawił się obrońca, składając wniosek o prowadzenie przewodu sądowego. Kolejna oskarżona, Małgorzata P., nie przyznaje się do winy oraz rezygnuje z udzielania odpowiedzi na pytania. Bardzo dużo o tym, co działo się w urzędzie, mogą mówić pierwsze odwołane wyjaśnienia Sławomira B., w których przyznał się do winy. Mówił on o tym, że była presja ze strony pani Anny G. Według niego była to osoba taka biało-czarna, która brylowała w salonach urzędowych i w środowiskach budowlanych. Podkreślał w swojej wypowiedzi, że tylko głupi stwierdziłby, że w urzędzie z terenami Wólki Mlącki wszystko jest okej. Zwrócił uwagę na fakt, że było kilka kopii oryginału o rozbieżności w treści opisów ML oraz bez ML, który jest zapisem o decydującym o warunkach zabudowy, a materiały składające się na skutek wypisu nie były jednoznaczne. Zaznaczał też, że litery ML były napisane odręcznie bez szablonu, nie jak reszta oznaczeń, oraz że nie miał świadomości, że może sporządzać dokument, w którym potwierdza nieprawdę. Tam były oznaczenia wskazujące na ręczną robotę. To jest na tych rysunkach, które były, tych teczkach, na których się pracowało, było dopisane. W tym miejscu okazano podejrzanemu oryginał wypisu i wyrysu. Podejrzany dalej wyjaśnia. Ja przygotowałem okazany mi wypis i wyrys. Tu akurat nie widać tych dopisów. Pojawiło się dopisanie, oznaczenie ML. Nie pamiętam, czy dotyczyło ono tylko obszaru A29, czy jeszcze jakiegoś innego obszaru. Myślał, że odpowiedzialność leży na pani Annie G., która jedyna miała uprawnienie do podpisywania tych dokumentów. Ja podejrzewam, że coś nie jest w porządku z tymi wypisami z powodu tych dopisanych symboli ML. Przed tym moim wypisem były też inne wypisy, dlatego stwierdziłem, że sprawa przeznaczenia na tym federalnym obszarze jakoś się rozstrzygnęła. Ale podejrzenia miałem. Ostatecznie zeznania te odwołał oraz złożył kolejne, w których to już nie przyznaje się do winy. Kolejna osoba oskarżona, Jolanta L., w pierwszym wyjaśnieniu, które później odwołała, także przyznała się do winy. Zeznaje, że razem z panią naczelnik, Anną G., świadomie robiła wypis niezgodnie z prawem, a pani Anna G. była szefem absolutnym, ponieważ miała mocną pozycję w urzędzie i twierdziła, że się jej to upiecze. Z wyjaśnień wynika, że świadomie nakazywała tworzenie wypisów i wyrysów niezgodnych z planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego, a wiceprezydent, pan Jan Eś, miał zaufanie do Anny G. i nie wiedział, co podpisuje. W drugim zeznaniu stwierdza, że nie przyznaje się do poświadczenia nieprawdy, ponieważ wykonywała jedynie polecenia Anny G. bez sprawdzenia zgodności z planem. Podtrzymywała drugie wyjaśnienia oraz odmówiła odpowiadania na pytania w sprawie. Czwarta oskarżona, Katarzyna P., również nie przyznaje się do winy. Dużo emocji na sali rozpraw wzbudziły wyjaśnienia Maksymiliana O., stażysty, który przez 6 miesięcy pracował w wydziale Anny G. Nie przyznaje się on do winy oraz śmiało podkreśla, że opierał wypisy i wyrysy o przedstawione przez Annę G. plany, dokumenty, które były zmanipulowane, a sam plan zawierał niejasności. Przyznał, że Anna G. kazała modyfikować dokumenty wedle własnego uznania, w których to według niego zaprzeczała planom i złamała przepisy, a pracownicy nie mogli sprawdzić poprawności dokumentów ze względu na brak dostępu do oryginału. Młody stażysta oskarża prezydenta Zbigniewa Szczepaniaka. Stwierdza, że plany, na których pracowali pracownicy, były często wypożyczane z wydziału przez panią Połosak, kierownik Wydziału Nieruchomości, Wodociągi Otwackie oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Dlatego też w jego mniemaniu pan prezydent oraz pani Anna G. odpowiadają za to, że udostępnione zostały dokumenty, które nie odpowiadały rzeczywistości. Zdaniem pana Maksymiliana dopiero nowa naczelnik wydziału poddała wątpliwość dokumenty wypisu i wyrysu. Wydaje się to dziwne, ponieważ, jak twierdzi stażysta, już na 2 miesiące wcześniej prezydent Szczepaniak i Anna G. rozmawiali o tym problemie korespondencyjnie.
Pan Maksymilian stwierdza, że prezydent Szczepaniak prawdopodobnie poprzez niedbalstwo dopuścił świadomie lub nieświadomie do złamania przepisów. Podczas trzygodzinnej rozprawy odpowiadało jeszcze trzech oskarżonych. Bożena S., Mariusz S. oraz Jerzy S. nie przyznają się do winy. Ponadto pan Jerzy stwierdza, że na mapie czy też planach znajdowały się dopiski, a część liter różniła się od pozostałych. Sprawa nabiera rozpędu i pojawiają się w niej coraz to nowe wątki. Miejmy nadzieję, że wszystkie zostaną prześwietlone i za przestępstwo odpowiedzialność poniosą te osoby, które faktycznie za nie odpowiadają. Kolejny termin rozprawy, na którym sąd wysłucha dwóch pozostałych oskarżonych, jest wyznaczony na 27 listopada w godzinach od 10 do 13.